Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszym serwisie informacyjnym nowe boisko do gry w piłkę ręczną, wojewoda o awarii oczyszczalni ścieków, a na koniec wyjątkowy koncert muzyki churalnej. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano ciekawą inwestycję. Przy szkole podstawowej na ulicy Chopina powstało boisko do gry w piłkę ręczną. Nowe boisko do gry w piłkę ręczną powstało przy szkole podstawowej nr 21 w Płocku. To zwycięski projekt realizowany w ramach 8 edycji budżetu obywatelskiego. Obiekt już teraz służy uczniom SP21 szkole, która słynie z wybitnych piłkarzy ręcznych. Prowadzamy projekty i one znajdują się na miejscach uzyskanych środkami finansowymi. Za nami jest już wspomniany wcześniej już łącznik, który był zalewany wodą. Dzisiaj już tego problemu nie ma. Za chwileczkę za ulicą Chopina buduje się teren rekreacji, zabaw. Widziałem przed chwileczką, jest w trakcie, niedługo będzie zakończony. Przy budynku Otolińska 5, tam gdzie pan prezydent mieszkał kiedyś, też powstanie nowy plac zabaw. Przedszkole 21, nasza szkoła, ze szkołą pracujemy bardzo dobrze, zresztą mamy tu siedzibę w szkole 21 naszej rady i staramy się wspólnie te projekty forsować i panie dyrektorze, udaje nam się. Pomysłodawcą budowy był Jerzy Nowakowski, były inżynier Płocka, radny osiedla Dworcowa. Jak mówił podczas konferencji prasowej, to kolejny projekt, który jest realizowany na tym osiedlu w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wiem, czy państwo wiedzą, my również nie prowadzimy takich statystyk, ale prawdopodobnie jesteśmy jedną ze szkół, no w Płocku na pewno, ale w Polsce taką szkołą specyficzną, która dostarczyła ekstraklasie najwięcej zawodników. I to nie tylko ekstraklasie, bo tak jak, nie wiem czy państwo wiedzą, Kamil Sypszak gra w tej chwili w PSG i przynosi chwałę i miastu, i Polsce. Także w tej chwili nasi uczniowie zgromadzeni w klasach sportowych, szczególnie tych, którzy realizują projekt Płockiej Akademii Piłki Ręcznej, nareszcie będą grali na pełnowymiarowym boisku. Dyrektor szkoły już teraz planuje kilka sportowych imprez, które będą wizytówką nie tylko dla SP21, ale i całego Płocka. Do tematu zanieczyszczonej Wisły podczas konferencji prasowej odniósł się Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Zarzucił on prezydentowi Warszawy wykorzystywanie sytuacji do walki politycznej. Prezydent Warszawy zrzuca winę za sytuację z oczyszczalnią Czajką na swoich poprzedników. Taką opinię usłyszeli dziennikarze od wojewody mazowieckiego, który podczas konferencji prasowej w Płocku odniósł się do sytuacji zanieczyszczonej Wisły. Zdaniem wojewody prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zrzuca winę na poprzedników sprzed lat, poprzedników z partii rządzącej. Już tego samego dnia oświadczył, że to tak naprawdę wina jest nie jego, tylko jego poprzedników i nie miał bynajmniej na myśli pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, tylko poprzedników wcześniejszych, a konkretnie wymieniał również pana prezydenta Kaczyńskiego. Zresztą nie jeden raz, bo i później w ciągu całej tej sprawy wielokrotnie do tego nawiązywał. Ja chcę bardzo mocno podkreślić, że od ponad 14 lat w Warszawie rządzi Platforma Obywatelska i nie jest to samorząd apolityczny, bo zarówno pani Gronkiewicz-Waltz, jak i pan prezydent Trzaskowski są wysokiej rangi, oboje byli, on jest wiceprzewodniczącym partii Platforma Obywatelska. Więc zrzucanie odpowiedzialności na poprzedników sprzed lat więcej niż 14 czy 15, a nawet 20 jest nie tylko absurdem, ale również jest po prostu swojego rodzaju skandalem. Według wojewody mazowieckiego prezydent stolicy miał wystarczająco dużo czasu, by usunąć wszystkie ewentualne zaniedbania poprzednich włodarzy Warszawy. Jeśli jest tak, że pan prezydent Trzaskowski miał świadomość, czy ma świadomość, że coś zostało kiedyś źle zaplanowane albo zrobione, to naprawdę zarówno on, jak i jego poprzedniczka, oboje z Platformy Obywatelskiej, mieli bardzo dużo czasu na to, żeby to naprawić. I wydaje się, że szczególnie ten czas, no to jest ostatni rok, ponieważ wszystko wskazuje na to, że i myślę, że to nie trzeba być specjalistą od rur i wodociągów, czy tam kanalizacji, że jeżeli w jakimś miejscu rura pęka, to trzeba się liczyć z tym, że dalszy ciąg tej rury pęknie w innym miejscu. I w ciągu tego roku, no praktycznie rzecz biorąc, poza jakimiś przymiarkami w zakresie koncepcji tego, co może być zrobione, nie zrobiono nic. I to są po prostu fakty.
Przypomnijmy, doszło do awarii oczyszczalni ścieków Czajki. W konsekwencji doszło do zrzutu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do Wisły. Te trafiają do rzeki cały czas. Zanieczyszczenia dotarły już do Płocka. Za nami wyjątkowy koncert. W miniony weekend w ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej miał miejsce koncert w wykonaniu płockiego chóru. Rozbrzmiały najpiękniejsze pieśni żydowskie w wykonaniu chóru Pueliet Puele Cantores Placenses. Koncert miał miejsce w płockiej Bazylice Katedralnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockich Dni Muzyki Chóralnej. To był koncert muzyki żydowskiej. To niezwykły koncert. Było to dla nas niezwykłym doświadczeniem praca nad repertuarem muzyki żydowskiej, bo bogactwo muzyki żydowskiej wynika z faktu, że powstawała ona na gruncie lokalnych kultur wielu regionów geograficznych i łączy w sobie różne pierwiastki, jest bardzo zróżnicowana. Dla twórców repertuaru poznawanie szerokiego spektrum tej muzyki było wyjątkowym przeżyciem. To bowiem muzyka posiadająca i tworząca niezwykły klimat. Ten niezwykły klimat, który melodyjność, którą słyszymy w tych utworach, emocje od tęsknoty, smutku, po szczerą radość, ona daje poczucie wspólnoty śpiewających i słuchaczy. Był to pierwszy koncert w ramach festiwalu. Przed nami jeszcze dwa. Kolejny już 18 września. Usłyszymy wówczas rekwiem Mozarta. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.